Pan Janusz Korwin-Mikke, a Pan byłby zaproszonym gościem. Są tam wszystkie stacje telewizyjne, będzie Pan miał kilka minut, żeby przedstawić, chociażby w skrótowej formie, ale przedstawić swoje propozycje. Na pewno będą przyjeżdżali różni demokratyczni politycy, mówili, że to kochają, mieszkańcy gminy Dobrzeń, prawda, kochają wszystkie gminy ich najbardziej. Ja nie zajmuję się kochaniem, od kochania to ja mam ładne dziewczyny. Brawo! Ja zajmuję się tym, żeby panowała sprawiedliwość, żeby panowały pewne zasady, żeby panował konserwatyzm, prawda, żeby panowane były te właśnie zasady, dzięki którym się rozwijamy. Ja się boję jednej rzeczy podstawowej. Jeżeli zostanie złamana zasada, że są granice i są te granice należą do poszczególnych gmin, i zostanie to złamane, że można to odebrać gminie, dać drugiej, to w całej Polsce, we wszystkich gminach graniczących z miastami nie będą podejmowane inwestycje, bo ludzie będą się bali, że jutro przyjdzie miasto i im odbierze, tak? Ja wam też powiem. Jasno, to jest, niektórzy mówią, złodziejstwo. To nie jest złodziejstwo. Złodziej kradnie i się wstydzi. To jest bandytyzm. Bandyta rabuje z maczugą. I ja chciałbym żyć w państwie, które obowiązuje prawo, a nie maczuga. I dlatego będę bronił tej zasady, nie dlatego, że was kocham, tylko dlatego, że bronię zasad. Pamiętajcie o tym. Zasady są trwałe, bronimy zasad. Bronimy? Bronimy! To może by pana Wiśniewskiego wypchać z tego prezydentury, dać go na wojewodę, to przyłączy zaraz Ostrawę i Śląsk Moraski do województwa. Tu jest nasze miejsce, tu jest wspaniały, ukochany dom. Tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom. Daj się w spokoju napracować i nasze dzieci już mogły być. Love you.